Witam. Postanowiłem przeprowadzić taki eksperyment. Tutaj są drożdże. Zlewałem wino i ten osad na dnie, który został. Wlałem, wysuszyłem troszkę. To tak wygląda. To jest z wina ogron. Gronowe. Jak to zwał, jak zwał. I sobie tutaj troszkę odłożę. Włożymy mniej więcej na środku, wrzucamy sobie to, jeszcze trochę skruszę, o. Resztki powybieram sobie później. Tak. I to sobie przykryjemy. Dobrze było przykryte. I zostawimy, tak myślę, na 3 dni. I zobaczymy, jak te dżownice będą się żywić tymi drożdżami, czy im to odpowiada, czy im to nie odpowiada. Jesteśmy z powrotem. Miało być 3 dni. No są 2 dni, bo w środę rano im dałem te drożdże, a dzisiaj mamy piątek rano. No to chodź, że patrzyłem, żeby im trochę jedzenia dać. To już mi się miejsce zrobiło, to sobie wsypię tamte z wiaderka jednego i te dynie im dam. Jeszcze przypomnę, ważna sprawa, znaczy no ważna, najlepiej wystawić sobie na dwór jakieś te obierki, nieobierki, żeby to sobie wszystko przemarzło. Stwarte jak skała i to jak się rozpuści, to będzie taka papka i one od razu sobie z tego jedzą. Też od środy im tu w ogóle nie podlewałem, bo z tego będzie dużo wody. Podlewałem aby tutaj na środek, gdzie te drożdże im dałem, żeby to się trochę rozpuściło, takie półpłynne szybciej zrobiło. No i zobaczymy, co tu słychać. Czy było coś zjedzone, czy nie jest nic zjedzone. Jak widzicie, to tu już nic nie widać z tych drożdży. Trochę tutaj, o, jeszcze zostało po bokach. Już się dobrały do tego. Zobaczcie. Czyli drożdże jak najbardziej. No. Nie no, szczerze mówiąc, tak myślałem, że tak będzie. Dlaczego tak myślałem? No bo to jest białko, tak. Wszyscy mówią, że one tam mięsa nie bardzo. Ten, no wiadomo, że one kurde schabowego wam nie zjedzą, no bo nie mają zębów. One do schabowego to są może 50 w kolejce, muszą to jakieś grzyby, nie grzyby, jakieś inne owady to rozdrobić, rozdrobić, a one, te dżownice to są bardziej takie jak wieloryby w oceanach, tak, one sobie płyną i wszystkie ten plankton zbierają, tak samo i ta dżownica idzie i ona to wszystko w ziemię sobie i pożera i te składniki odżywcze sobie bierze, tak, resztę wydala i jest ten wermikompost. A białko w przyrodzie, takie jeszcze czyste prawie białko, bo to drożdże, no to im się bardzo rzadko kiedy zdarza, tak? To wykorzystują tą sytuację, jak tylko mogą i na ile mogą. W roślinach tego białka za dużo nie ma, a jak jest białko, to wiadomo, że to roślinne, a zwierzęce to też tam jest trochę inaczej. Mniej bardziej takie odżywcze, jak to można ogólnie nazwać, tak? Także można śmiało dawać te drożdże po winie. Tylko też właśnie albo wysuszyć, albo to jakoś coś wodą próbować przepłukać, a najlepiej to wysuszyć, tak żeby też ten alkohol wywietrzał, bo ja też miałem raz taką sytuację, że zrobiłem wino i te owoce, co się od wina oddziela, też dałem dżownicom. No i idę sobie tam tak gdzieś no, za parę godzin zobaczyć, sprawdzić jak to będą jadły, tak mi się wydawało, tak taka papka tego, to powinien szybko to zjeść, od razu się na to rzucić, no ja patrzę, odgarnuję to, a one prawie wszystkie tak na wpół przytomne, tak? Niektóra się rusza, niektóra tylko leży.
No i co się okazało? No po prostu ten alkohol ich, kurde, wymęczył. No wtedy to z 70% tych joints to mi padło, ale też miałem na szczęście w niedużym pojemniku. Także no jakichś tam strat ogólnie dużych nie było. No ale też no, dlaczego to tak się stało? No bo dżownica wymienia płyny całym ciałem. No i jak ja im dałem te owoce, wszystko, to to zaczęło albo spływać, albo ich przyciągnęło, weszły w to, tak? I jak zaczęły to wszystko oddychać, pobierać całym ciałem, no to tak jak człowieka do jakiegoś spirytusu czy do wina wrzucić i by nagle wszędzie buzię miał na całym ciele i zaczął pić, tak? No to też no kilka sekund, kurde, i już dawka śmiertelna. Także tak to wygląda. Ja tu już nic nie będę im robił, pokładam sobie te dynie, to wsypię. Tyle będzie tego. Będę miał co jeść. Potem znowu tydzień, dwa odczekam i drugie wiadro pójdzie, jeszcze też dyn dołożę. To tyle. Dzięki, cześć.